Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie wieniec. Pokażę Wam, jak to zrobić. Zutylizujemy też resztki ozdób świątecznych, które się porozpadały, ale do takiego wieńca będą się fantastycznie nadawać. Potrzebujemy drucik, cążki, nożyczki i tutaj nam się już grzeje klej na gorąco. Zapraszam na odcinek. Zacznę od wykonania kółka naszego, do którego wszystko będziemy przymocowywać. I jak te dwie razem połączymy, to na razie czeka. O, to będzie już początek naszego wieńca. Trochę dogniemy, żeby lepiej współpracowała. To samo zrobimy z tą gałęzią. Staramy się, żeby nam nie pękła. Też jak pęknie, się nic nie stanie. Ale o, w ten sposób, popatrzcie, jakie już zakręcone. Widzicie? Będzie nam znacznie łatwiej. Odcinamy sobie krótkie elementy drutu i będziemy zaraz związywać w ten sposób, aby powstało nam obręcz. I zaczynamy związywanie. Przekładamy pomiędzy dwie, łapiemy obie gałązki i skręcamy je. Tu złapane i tak co kawałek będziemy je łapać. Zaciskamy, okręcamy i teraz formujemy takie koło, jakie chcemy. Jak już złapaliśmy tutaj w jednym miejscu, to możemy sobie okręcić to drutem. Bierzemy drucik. Tutaj go mocujemy. Nie zacinamy się przy okazji. Ile obkręcamy dookoła. Łapiąc wszystkie gałęzie, bo to będzie nasza baza, do której będziemy dokładać wszystkie ozdoby. I w to też powtykamy jeszcze sporo gałązek, więc możemy te tutaj troszkę przygiąć. I powoli kończymy. Bazę do wieńca mamy. Teraz lecimy ze strojeniem go. Czyli obcinamy sobie małe gałązki. Takie, takie, takie. Wbijamy je tutaj pomiędzy, pod nasz drut. Proszę, już wygląda coraz lepiej. Ja natnę trochę więcej gałązek i powtykam, a potem będziemy wklejać ozdoby. Już jest coraz lepiej. Jeszcze kilka sztuk. Moim zdaniem już jest całkiem fajnie. Tak się prezentuje niemal gotowy. I klejem na gorąco wklejamy ozdoby. Nie ma co tych ozdób za dużo dawać, żeby też nie przytłoczyć naszej konstrukcji. Tak tylko trochę, żeby były jakieś ciekawe, kolorowe akcenty. Klej. Ops. O. I wkładamy. Jakaś inna ozdoba, tutaj była klamerka, która już gdzieś odpadła. Też to wykorzystamy. Ciach. I tutaj powiedzmy go. Nie musi to być wszystko równe i idealne. Jak zwykle u nas. Nie musi to też być pancerne, nie wiadomo jak, no bo raczej nikt nie będzie za to szarpał, chociaż różnie przy dzieciakach się zdarza. To je dokleimy. Wieniec gotowy, zostawcie tam na dole subskrypcję i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!